Program sponsoruje marka Smile Sonic, producent oficjalnej szczoteczki sonicznej do zębów, piłkarzy Pogoni Szczecin. Radio Super FM i Pogoń Sport.net.pl z dumą zapraszają na program Pogoń FM w drodze do Europy. W każdy wtorek po 19 na antenie Radia Super FM. Ciekawi goście, wspomnienia i analizy. Zapraszają Daniel Trzepacz i Sebastian Roszkowski. Witamy bardzo ciepło i bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu audycji Pogoń FM w drodze do Europy w Radiu Super FM. Daniel Trzepacz, Pogoń Sport.net.pl i Super FM. Dobry wieczór. I Sebastian Roszkowski, Super FM. Kłaniamy się nisko, znowu w bardzo dobrych nastrojach. Rewelacyjnych i to jeszcze po kolędowaniu w tak fantastycznej imprezie. No fajna kumulacja pozytywnych wrażeń. O tym mówiliśmy tydzień temu. Ważne, aby najpierw Pogoń wygrała, a potem w świetnych nastrojach, abyśmy przystąpili do kolędowania. No i tak też się stało. Zacznijmy od meczu z Termaliką. Meczu, który Pogoń wygrała, patrząc na wynik, dosyć pewnie, ale troszkę zrobiło się niebezpiecznie pod koniec pierwszej połowy. Tak, Pogoń weszła bardzo dobrze w mecz. Kontrolowała przebieg gry. W zasadzie zespół z Niecieczy nie był w stanie wyjść z własnej połowy z jakąś składną akcją. Portowcy odbierali piłkę, atakowali to lewym, to prawym skrzydłem. No prym gdzieś wiódł oczywiście Kamil Grosicki, który zdobył tę pierwszą bramkę, ale jeszcze przed jej zdobyciem mógł mieć na koncie tak naprawdę myślę, że dwie asysty, a jedną to na pewno przy tym podaniu do Giancarlosa Silvy, który z 5 metrów no niestety trafił w Tomasza Loskę. Wygraliśmy 3-1, ale tak jak powiedziałeś, po rzucie karnym w drugiej części pierwszej połowy meczu zrobiło się nerwowo. Piłkarze Pogoni podkreślali, że dali się wciągnąć i mówi to też trener Kostaruniai, że zabrakło chłodnej głowy, że gdzieś zaczęliśmy się interesować decyzjami sędziego, źle podyktowanym autem, jakimiś przepychankami. Rozkojarzyliśmy się. Niestety się rozkojarzyliśmy i trener Runiaj, co później usłyszymy w wypowiedzi, powiedział coś takiego, że on martwił się i byłoby to nawet sprawiedliwe, gdyby Pogoń przed przerwą straciła drugiego gola i byłoby 2-2. A wtedy ten mecz mógłby wyglądać w drugiej części meczu zupełnie inaczej. Na szczęście udało się, dostaliśmy rzut karny, no bardziej ewidentny niż ten, który dostali nasi rywale. Sebastian Kowalczyk pewnie go wykorzystał. Zmiany w tym meczu nie przyniosły nam wiele dobrych rzeczy. Kilka akcji zostało spowodowanych złymi wyborami rezerwowych i też coś tam mogło się wydarzyć, no ale dowieźliśmy wynik 3-1, najważniejsze 3 punkty. Fajnie, że takie mecze zaczynamy przepychać, bo rok, 2 lata temu myślę, że moglibyśmy mieć problemy, żeby z Niecieczy wywieźć punkt w takich okolicznościach przyrody. Bądź byłoby 1-1 na przykład. Danielu, temat Kacpra Kozłowskiego, najgorętszy temat ostatnich miesięcy w Pogoni Szczecin. Manchester City, Brighton, wcześniej Salzburg i inne kluby pojawiają się w temacie jego przyszłości. Co ty wiesz na ten temat? Jak wygląda sytuacja? Czy coś w ogóle możemy powiedzieć? Czy wszystko to jest skrywane w tajemnicy, tak jak przyjście Kamila Grosickiego? Gdy napisałeś do mnie wczoraj, że czytasz właśnie o tym, że Manchester City obserwuje i chciałby Kacpra Kozłowskiego, odpisałem ci, jak to by nie chciał. No właśnie. Byłbyś zdziwiony, gdyby ktoś nie chciał. Jest tak. Dobre podsumowanie tego tematu. Ta epopeja transferowa w przypadku Kacpra Kozłowskiego trochę już mnie męczy, bo co tydzień czytamy o nowych klubach. Kto by Kacpra nie chciał? No wiemy, że ogląda go cała Europa. Wiemy, że jesteśmy coraz bliżej momentu, kiedy Kacper z Pogoni odejdzie. To na pewno. Jeżeli nie będzie to w zimie, to będzie to latem, bo jeżeli ten piłkarz będzie zdrowy, to nie wierzę, że udałoby się go tutaj dłużej utrzymać, bo on gra regularnie, notuje liczby, bo w Niecieczy także zaliczył asystę i jest wyróżniającą się postacią zespołu. On nie gra jak młodzieżowiec, on nie jest ubytkiem w składzie, tylko jest wartością do daną, a takich młodzieżowców w lidze jest mało. Jeśli chodzi o Brighton, czyli klub, w którym występuje Jakub Moder, pierwsza taka informacja o tym, że coś może się dziać w temacie, dostałem już na początku listopada. No jednak, tak jak to w przypadku Kacpra Kozłowskiego, wszystko to staram się przepuszczać przez sito i poczekać na jakieś bardziej zweryfikowane informacje, bo no, tych plotek pojawia się naprawdę bardzo, bardzo dużo. W przypadku tutaj tej informacji od Brighton, mówi się nawet o kwocie 12 milionów funtów, czyli to jest naprawdę bardzo duża kwota, byłby to rekord transferowy ligi, ale wiem też, że Pogoń chciałaby, aby Kacper Kozłowski został w Pogoni do końca sezonu. Na zasadzie oczywiście wypożyczenia zwrotnego, jeżeli transfer miałby zostać zrealizowany teraz już zimą i to jest jeden z warunków, który stawia Pogoń, no i też trener Kostaruniajcz, który chce bić się o jak najwyższe cele i chce mieć w zespole tak utalentowanego piłkarza w roli
Akademii Młodzieżowca. Przed nami kolejne spotkanie Pogoni Szczecin. O tym meczu rozmawiać będziemy w drugiej części naszego spotkania już za chwilę. Natomiast dowiecie się, kto został super piłkarzem meczu z drużyną Brookbet Termalika Nieciecza. Program sponsoruje marka Smilesonic, producent oficjalnej szczoteczki sonicznej do zębów, piłkarzy Pogoni Szczecin. Super piłkarz meczu. To już teraz dowiemy się, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o głosowanie na super piłkarza meczu z Brookbetem. Ile ankiet otrzymaliście? 3617. Czyli całkiem nieźle. No i na początek. Miejsce piąte? Damian Dąbrowski z notą 7,51. Pozycja czwarta? Dante Stipica 7,75. Miejsce trzecie, wkraczamy na podium? Sebastian Kowalczyk z notą 8,12. Miejsce drugie, medal srebrny? Jakub Bartkowski za fenomenalnego gola z notą 8,17. No i piłkarz meczu? Kamil Grosicki. Nota 8,53. To teraz powiemy, co w najbliższym czasie czeka nas w audycji Pogoń FM w drodze do Europy. Już za chwilę u nas wypowiedzi trenerów, potem wypowiedzi piłkarzy po meczu Termalika Brookbet Nieciecza Pogoń Szczecin, a później będziemy mieli gościa. Kto nim dzisiaj będzie? Dzisiaj naszym gościem będzie Rafał Dębiński, ekspert stacji Canal+. Zostańcie z nami. Program sponsoruje marka Smilesonic, producent oficjalnej szczoteczki sonicznej do zębów, piłkarzy Pogoni Szczecin. Pogoń FM. W drodze do Europy w radiu Super FM. Ja, das letzte Vorrundenspiel auswärts hier bei Nieciecza Termalika ist nicht einfach zu spielen, weil es ist eine, finde ich, eine sehr interessante Mannschaft mit einem einer klaren Handschrift, wie sie spielen wollen. Ostatni mecz rundy na wyjeździe w Niecieczy to nie jest łatwe zadanie, bo gospodarze mają grają ciekawą piłkę, mają wyraźny styl. Tym bardziej cieszymy się, że przywozimy te ciężko wywalczone trzy punkty. Chcę pogratulować zespołowi za tę wygraną i za podziękować za bardzo udaną rundę. Weszliśmy dobrze w mecz, strzeliliśmy dwa gole, mieliśmy wiele sytuacji, które z mojego punktu widzenia dość lekką ręką zmarnowaliśmy. Termalika grała otwarcie, wyraźnie chciała iść do przodu. Trzeba w takiej sytuacji znaleźć balans, a najlepszym balansem byłoby strzelenie po prostu trzeciego gola. To się nie stało. Nie wiem, zabrakło koncentracji, musimy to wewnętrznie omówić. Wyszło jak wyszło, rywal dostał rzut karny. Później skupiliśmy się na różnych rzeczach, na pracy sędziego, na faulach, które nie zostały odgwizdane. No, po strzeleniu gola na 2-1 wypadliśmy z naszego rytmu i jestem zdania, że mieliśmy szczęście, że nie skończyliśmy do przerwy z wynikiem 2-2. Druga połowa była podobna. Strzeliliśmy na 3-1, mieliśmy kolejne szanse, których nie wykorzystaliśmy. Termalika próbowała strzelić kontaktowego gola. Na szczęście jej się to nie udało. Bardzo się cieszę, jestem szczęśliwy. Teraz no, trochę odetchniemy podczas długiej podróży powrotnej. No i za tydzień rozpoczynamy kolejną rundę od podobnie ciężkiego meczu. Będzie teraz trochę spokoju, trochę czasu, żeby się zregenerować. No i zostaną nam potem dwa mecze do końca roku. Mamy ambicje dobrze je zagrać, lepiej niż dzisiaj, żeby dobrze zakończyć ten rok. Przede wszystkim graliśmy z bardzo dobrym zespołem. Było widać dużo pewności w grze Pogoni Szczecin od samego początku. Pierwsze 20 minut totalna dominacja z ich strony. Mogliśmy sobie tutaj poradzić totalnie gdzieś bojaźliwie, czego nie mogę uwierzyć, że tak zespół zagrał. Można powiedzieć, że oddaliśmy bardzo łatwo przez te 20 minut, no, dochodzili do sytuacji i tak w cudzysłowie można powiedzieć po ściągnięciu, znaczy po tych dwóch bramkach straconych i ściągnięciu może pampersów zaczęliśmy grać i ostatnie gdzieś 15-20 minut zespół pokazał charakter, pokazał, że potrafi zdominować na ostatnich minutach pierwszej połowy Pogoń Szczecin i strzeliśmy bramkę, mogliśmy pójść po drugą i były ku temu sytuacje. I naprawdę tutaj w tym momencie, w tym fragmencie gry Pogoń się gubiła. W drugiej połowie no też żeśmy mieli, wyszliśmy z nastawieniem, żeby odrobić tą różnicę. I no, ta bramka na pewno rzut karny
jakby taki gwóźdź troszeczkę 3-1 i ciężko z takim zespołem sobie było już poradzić. Także no, na pewno wygrał zespół zasłużenie lepszy, aczkolwiek no, mieliśmy też fragmenty gry, w których pokazaliśmy, że możemy przy większej wierze po prostu grać jak równy z równym z takim zespołem. To jest najważniejsze, 3 punkty. Wydaje mi się, że mimo wszystko mogliśmy mieć bardziej ten mecz pod kontrolą, bo mieliśmy sporo takich sytuacji, w których powinniśmy lepiej się zachować i ten wynik mógł być bardziej okazały. No później ten rzut karny dla Niecieczy w końcówce, czy tam w połowie tej pierwszej połowy, no i było trochę nerwów przez to. Także no, na szczęście padła ta też trzecia bramka, ale wydaje mi się, że takie mecze moglibyśmy wygrywać wyżej, bo było dużo takich sytuacji, gdzie z boiska wydawało się, że to mogą być bardzo dobre sytuacje, a no, tych bramek strzeliśmy 3, no wydaje się ok, ale myślę, że nawet mogło być lepiej. No ale najbardziej istotne są na pewno 3 punkty. Najważniejsze są na pewno zwycięstwa. Przed nami kolejny ciężki wyjazd. No i na pewno te mecze wyjazdowe też są ważne, żeby tych zwycięstw było więcej. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, ale no, musimy zachować koncentrację. Zostały 2 mecze, oba z nich chcemy na pewno wygrać, ale ten najbliższy mecz jest na pewno bardzo ciężki i wydaje mi się, że no, musimy się na pewno nastawić na ciężki mecz. To dzisiaj z golem kończysz mecz, uderzenie od poprzeczki, wszystko pod kontrolą i naprawdę z ładnym trafieniem wracasz do Szczecina. No tak, na pewno cieszy mnie to. Gdzieś tam tych bramek może nie mam aż tak dużo, chociaż to już druga w sezonie, bo też w tym meczu pucharowym nieszczęsnym udało mi się trafić. No i na pewno to są fajne chwile, że te nasze boki obrony, bo też Luis przecież ma sporo tych asyst i że oprócz tych zadań defensywnych też bierzemy udział w akcjach ofensywnych, więc na pewno cieszy mnie to i cieszy na pewno zespół też. Na pewno boli nas kolejna porażka w tym sezonie. Chcieliśmy wszystko zrobić, żeby przed własną publicznością zdobyć 3 punkty. Kolejny raz weszliśmy słabo w ten mecz, bo najpierw 2 sytuacje Pogoń miała 100%, Tomek pomógł, obronił. No i potem tracimy ze swojego fragmentu bramkę na 1-0, zaraz na 2 i kolejny raz się budzimy przy 2-0 i pokazujemy, że możemy nawiązać walkę, strzelamy kontaktową bramkę. No i dążymy po drugą, żeby wyrównać wynik spotkania. Niestety nie udało się, chociaż były ku temu sytuacje. Gdzieś mogliśmy lepiej parę razy rozwiązać, lepiej dograć, ale niestety razem przegrywamy, razem wygrywamy. Potem w drugiej połowie no, dążyliśmy do wyrównania. Niestety karny, no moim zdaniem przypadkowy, ale no cóż, wydarzyło się, straciliśmy na 3-1 bramkę, no i ciężko było już dogonić, no bo Pogoń pokazała, że jest wyrachowanym zespołem. Mówisz kolejny raz, budzicie się w postaci 2 bramek. Co się stało, że od początku nie mogliście tak grać, jak graliście, gdy 2 bramki musieliście odrabiać? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Gdybym znał na to odpowiedź, to na pewno już byśmy dawno sobie na to odpowiedzieli i grali od pierwszej minuty. Na pewno musimy się wziąć w garść i trener nam powtarza, no nie mamy nic do stracenia. Jeżeli będziemy myśleć i mieli strach w oczach, że my możemy spaść, no to nie wiem, no my musimy na pewno od pierwszej minuty wychodzić na boisko pewnym siebie i pokazywać, że możemy wygrać to spotkanie, bo no, tak jak powiedziałem, pokazaliśmy, że możemy nawiązać walkę. Jeżeli byśmy grali tak od pierwszej minuty, to myślę, że tego meczu byśmy nie przegrali. Program sponsoruje marka Smilesonic, producent oficjalnej szczoteczki sonicznej do zębów, piłkarzy Pogoni Szczecin. Okiem fachowca w radiu Super FM. Wracamy do audycji Pogoń FM w drodze do Europy, a naszym gościem jest dzisiaj Rafał Dębiński, ekspert Canal Plus. Dobry wieczór, Rafale. Dobry wieczór. Ekspert złapany w pociągu, witamy serdecznie.
Tak, zgadza się, więc może być pewien kłopot ze słyszalnością. Mam nadzieję, że wsłyszymy. Rafał, na początek chciałem zapytać Cię o Pogoń Szczecin. Czy na początku tego sezonu myślałeś, że miejsce Pogoni jest w tej ścisłej czołówce ligowej? Zastanawiałem się, bo ta Pogoń Rynięcia miała różne okresy. Były takie momenty, kiedy już wierzyłem, że to jest ten czas, kiedy ten zespół walczyć o te najlepsze lokaty. I zastanawiałem się przed tym sezonem, co dostaniemy. Początek był różny, obiecujący, były trochę pucharów, później był delikatny kryzys i był też taki moment, że bardziej w okolicach września, kiedy się zastanawiałem, czy ten projekt się rozwija. Bo był gorszy mecz, na przykład taki z Radomiakiem, jak ja pamiętam, zremisowany, gdzie remis, natomiast sama gra nie powalała. Natomiast teraz jesteśmy w takim okresie, kiedy faktycznie to wszystko się świetnie zazębia. Myślę, że kluczowe są dwie kwestie. Po pierwsze, zaczął trafiać na kaski do siatki, czyli zachodzić. Nie od razu wszystko jest łatwiejsze. Po drugie, przyjście Kamila Gosińskiego wiele wniosło do zespołu. I myślę, że to są takie dwie kluczowe kwestie, które sprawiło, że możemy teraz o Pogoni mówić w kontekście już walki o mistrzostwo Polski. Kamil Grosicki i Luka Zachowicz, ten duet, tak mówimy w Szczecinie, to jest to brakujące ogniwo jeszcze przed sezonem w zespole szczecińskiej Pogoni. Tutaj możemy się zgodzić? Tak, zdecydowanie, bo Zachowicz to jest taki zawodnik, który pamiętam jego debiut doskonale z Lechią Gdańsk. Bardzo mi przypadł do myślu, bo bardzo lubię piłkarzy, którzy dobrze grają w piłkę, którzy się czują dobrze, że kombinacyjnie, bo to pasuje do dobrej Pogoni. Natomiast miał jedną wadę, przestał strzelać gole, a pamiętamy, że to był zawodnik, który przecież bywał królem strzelców w lidze słoweńskiej, może nie silnej, ale jednak miał sytuację i je wykorzystywał. Gdzieś się zablokował i kiedy udało mu się odblokować, no dobrze, że trafił do siatki, to było łatwiej. Akurat jego ostatni mecz był better, nie był udany. Natomiast uważam, że są dwie kluczowe pozycje na boisku. To jest bramka i szybkowy napastnik. Bo nawet grając słabo, kiedy bramka wybroni parę sytuacji, napastnik wykorzystał jedną, to można wygrać mecz. I na pewno z Zachowiczem, który strzela bramki, będzie łatwiej. No i faktycznie brakowało mi też w tym momencie szybkości w Pogoni Szczecin. I tę szybkość, wygrywanie pojedynków dał właśnie Kamil Grosicki. Ciekaw jestem, czy będziemy mieli wkrótce taką Pogoń, gdzie będzie z jednej strony Kamil Grosicki, z drugiej być może Michał Kucharczyk. I wtedy te trzy funkcjonowały jeszcze lepiej, byłyby jeszcze groźniejsze, bo ta szybkość to jest czasami coś, czego być może w tych atakach Pogoni od razu po odbiorze piłki nam brakowało. Ciekawy jest też fakt Zachowicza, bo w zasadzie zaczął trafiać wtedy, kiedy pojawiła się realna konkurencja w postaci Piotra Parzyszka. No a dzisiaj Parzyszek de facto jest bardziej takim trzecim wyborem, bo bardzo często z Zachowicza wchodzi jako zmiennik raczej Michał Kucharczyk. No i jeszcze może chwilkę o Grosickim powiem, bo jak sobie patrzę na te jego ostatnie mecze, to oczywiście z nadzieją mam nadzieję, że ta sława będzie rosła i że w marcu, kiedy będą kolejne powołania, to będziemy mogli na niego liczyć, bo brakuje nam też reprezentacji piłkarzy, którzy wygrywają pojedynki, którzy są bardzo szybcy, a bardzo by to w naszej kadrze pomogło. Właśnie miałem o to pytać. Miałem pytać o to, czy Kamil Grosicki trafi do kadry, czy to już jest forma reprezentacyjna, czy jeszcze jednak trochę Kamilowi do tej kadry brakuje, bo jak wiemy, no nie jest faworytem u trenera Sołzy. Pewnie mu trochę jeszcze brakuje, no ale umówmy się, on miał przerwę. On dopiero wchodzi do gry, przecież w tym poprzednim meczu znakomitym, to on w ogóle był rezerwowy, wykorzystał kontuzję Rafała Kurzawy, tak to bywa, więc spokojnie. Natomiast czas działa na jego korzyść. Będzie miał przed sobą okres przygotowawczy. Myślę, że tak w marcu on może być w czytowej formie. W tym samym pogodzie mam tylko jedną obawę. Wiem, jak na tej kontroli mieliśmy. Bardzo ciężko w tych okresach zimowych zwłaszcza. I mieliśmy wielokrotnie sytuację, kiedy pogoń w tych pierwszych tygodniach po rozpoczęciu gry na wiosnę wyglądała gorzej. Potrzebowała trochę czasu, żeby wrócić na dobre tory. Więc gdyby tutaj rzeczywiście Kostorniec znowu postawił takie bardzo mocne przygotowanie i piłkarze by potrzebowali kilku tygodni na dopani świeżości, to wtedy obawiam się momentu, że tych parę punktów mogliby stracić i w ostatecznym rachunku pokazałoby później tego do walki o mistrzostwo. Rafale, kończąc pierwszą część naszej rozmowy, zapytam Cię o taką rzecz, bo oczekiwania w Szczecinie wśród kibiców są bardzo duże. Czy Twoim zdaniem Pogoń to jest klub, który w tej chwili będzie liczył się do końca w walce o Mistrzostwo Polski i kibice mają argumenty, aby oczekiwać takiej walki od zespołu i od klubu? Myślę, że tak. Oczywiście mam nadzieję, że nie odejdzie zimą Kacper Kozłowski, bo to byłyby dwa problemy. Po pierwsze, no to jest piłkarz, który potrafi oczywiście czasami w pojedynku mecze wygrywać, a poza tym to jest młodzieżowiec i
i na ten moment myślę, że nie ma wniosku o Pogoń, bo spis jest skompletowany, Żurawski ostatnio gra bardzo mało, a żaden z nich nie prezentuje aż takiej formy. Mężczyzowiec musi być na boisku, więc oczywiście byłby to podwójne chlebienie. To jest raz. Natomiast poza tym myślę, że tak. Myślę, że tak, że obok Lecha, którego stawiam za faworyta przed sezonem jeszcze, to wydaje mi się, że Pogoń by na ten moment nawet postawił ponad Rakowem Częstochowa i ponad Lechem. Ale czy sytuacja się może jeszcze zmienić? I ciekaw jestem właśnie początku rundy, te pierwsze tygodnie niczego. Mam wrażenie, że mogą być kluczowe. Rafał Dębiński, ekspert Kanal Plus, złapany w pociągu, w trasie, jest dzisiaj naszym gościem w audycji Pogoń FM w drodze do Europy. Do rozmowy z naszym ekspertem wrócimy już za chwilę. Program sponsoruje marka Smilesonic, producent oficjalnej szczoteczki sonicznej do zębów, piłkarzy Pogoni Szczecin. Okiem fachowca w radiu Super FM. Wracamy do rozmowy w naszej audycji Pogoń FM w drodze do Europy z naszym gościem, którym jest dzisiaj Rafał Dębiński, ekspert Kanału Plus. Rafale, rozmawialiśmy o Pogoni, teraz zapytam cię trochę o ligę. No i taki temat, który myślę grzeje wszystkich. Co z tą Legią i czy Marek Papszun będzie w stanie pomóc? To jest dobre pytanie, ale nic chyba nie znam odpowiedzi. Co z tą Legią? Myślę, że po pierwsze to jest konsekwencja kilku lat błędów, bo uważam, że Legia miała w ostatnich latach dwóch dobrych trenerów. Magierę, który został przedwcześnie zwolniony, i Wukowicz, który został przedwcześnie zwolniony. To między innymi były te przypadkowe wybory jak Joza, który nigdy wcześniej nie był trenerem pierwszego zespołu seniorów, był świetnym dyrektorem sportowym, a nie trenerem, więc to jest dla mnie jakaś trudna też do niej decyzja. Drugi to był Ricardo Sapinto, który przychodząc do Legii miał ze sobą 9 klubów, w którym nie pracował w żadnym z nich dłużej niż rok. To pokazywało, że coś z nim jest tam, więc nie wiem, jak można byłoby zatrudnić. I rok temu też ta zmiana była dla mnie kompletnie bezsensowna na Czesława Bitniewicza. Co więcej, oczywiście po tym mistrzostwie, po dosyć szczęśliwym awansie do Ligi Europy, to łączenie Ligi Europy z Ligą jest oczywiście trudne. Legia miała trochę szczęścia w Lidze Europy, trochę pecha w Lidze, natomiast po raz kolejny okazuje się, że kiedy wchodzi Czesław Bitniewicz, to pozostają problemy, że to jest dobry trener na dobre czasy, ale kiedy jest kryzys, to wtedy okazuje się, że z tym sobie nie radzi, że oczywiście i w zespole, i w klubie pojawiają się konflikty. Więc to jest taki wniosek dla wszystkich na przyszłość. Co do Marka Papszuna, ja nie jestem wcale przekonany, po pierwsze, czy on przyjdzie zimą, a jeśli już to dopiero latem, po drugie, ja nie jestem też przekonany, czy to jest taki profil trenera, który będzie pasował do Legii, bo Legia musi grać taki futbol, jaki gra teraz Pogoń, dominujący i bardzo widowiskowy. Zespół Marka Papszuna nie gra w taki sposób, często stawia się na grę z kontry, często gra bardziej bezpośrednio. To jest taki zespół skrojony na to, by zdobywać jak najwięcej punktów w lidze i nie jestem przekonany, czy akurat w Legii to by dobrze zafunkcjonowało. Co więcej, pamiętajmy, że Marek Papszun już w kwietniu minie 6 lat, bo pracuje w Rakowie, od 6 lat prawie ten zespół buduje, a tutaj w Legii oczekiwane będą wyniki od razu. Presja jest zupełnie inna, więc to nie jest tak, że przyjdzie nagle Marek Papszun i po miesiącu wszystko będzie świetnie funkcjonowało. Dlatego myślę, że tutaj wiele rzeczy zostało źle rozegranych, że to publiczne mówienie o tym, że my chcemy Papszuna, to jest w ogóle nieeleganckie, bo on ma inny klub, jest taką próbą ratowania twarzy przed kibicami, wydaje mi się. I nie jestem przekonany, czy później, nawet gdy Papszun przyszedł do Legii, to oczekiwanie było tak duże, że on będzie w stanie je od razu spełnić. Potrzebuje też trochę czasu, żeby ten zespół budować. Także mam co do tego wątpliwości i myślę, że Legia teraz płaci konsekwencje za kilka lat błędnych decyzji, jeśli chodzi o zmianę szkoleniowców i braku stabilizacji, bo kiedy jest trener taki jak Magiera czy Bukowicz, powinien dostać szansę na to, żeby wyjść z kryzysu i te zespoły dłużej poprowadzić. I myślę, że wtedy Legia byłoby w zupełnie innym miejscu niż jest teraz. Rafale, jesteś osobą, która od lat śledzi polską ekstraklasę. Czy poziom naszej ligi idzie w górę? Zależy, do czego to odniesiemy. Jeżeli porównamy poziom tej ligi do ligi sprzed paru lat, moim zdaniem idzie, dlatego że coraz więcej zespołów gra futbol bardziej ofensywny, kreatywny, jest mniej zespół grających bezpośrednio, tylko skupiających się na defensywie i na kontrze. Jest wiele zespołów, które chcą budować swoje ataki od tyłu, które chcą wychodzić spod pressingu, więc chcą grać nowocześnie, bo takie są trendy na świecie i to robią. Jest też wielu piłkarzy, którzy parę lat temu grali w ekstraklasie, w niezłych klubach, a dzisiaj dla nich nic brakuje. To jest dla mnie znak, że ten poziom się podnosi. Równocześnie ten poziom futbolu na świecie się podnosi. Więc jeżeli porównujemy to do lig innych, to myślę, że jest delikatny progres, co pokazują europejskie puchary w tym sezonie jednak, bo było trochę lepiej.
No ale mamy jeszcze pole do gonienia zespołów. Myślę, że problem jest to, że zbyt szybko wielu młodych piłkarzy odchodzi, często za szybko. Dwa, no to są często wybory odpowiednich trenerów w odpowiednim czasie. Mamy teraz trenerów, którzy, na przykład Adam Majewski, był zupełnie poza obiegiem i okazuje się, że zespołem mocno przeciętnym potrafi robić dobry wynik. Więc to jest też kwestia szukania odpowiednich trenerów, którzy chcą grać w futbol na tak, którzy chcą dopingować piłkarzy do tego, aby podejmowali ryzyko i żeby w ten sposób się rozwijali. Lech Poznań, Pogoń Szczecin, Raków Częstochowa, Lechia Gdańsk. To wszystko? Czy twoim zdaniem ktoś jeszcze włączy się do walki o europejskie puchary? Byłbym dziwny, gdyby tak się stało, bo z tej reszty stawki trudno mi taki zespół wyłowić, który by się faktycznie wyróżnił i który by dorosł do tego poziomu. Oczywiście poza Legią, która piłkarsko jest na poziomie Lecha czy Pogoni, zdecydowanie. Natomiast ma taką stratę punktową, że dla niej kluczowym rozwiązaniem będą oczywiście rozgrywki o Super Bowl. Rafale, przed nami mecz Górnik Zabrze Pogoń Szczecin. Gdyby ktoś kilkanaście miesięcy temu powiedział, że będzie to spotkanie Podolskiego z Grosickim w polskiej ekstraklasie, to wiele osób by stuknęło się w głowę. To prawda. I to jest fantastyczne, zwłaszcza, że to jest ten moment, kiedy obaj prezentują się dobrze. Podolski jest po trzech meczach z rzędu z golem. Grosicki po meczu golach i po asystach. No i myślę, że też te dwa zespoły są w najlepszym momencie swojego sezonu, bo Pogoń wygrywała ostatnie dwa mecze wysoko. Górnik grał trzy mecze z rzędu i Górnik jest zespołem, który gra sobie bardzo ofensywnie, kreatywnie, który się nie ogląda w tych meczach. Więc spodziewam się dobrego meczu, bo nie spodziewam się po żadnym tych zespołów, że będą, nie wiem, fani z tyłu przeszkadzali, tylko jedni i drudzy będą chcieli grać do przodu. To może być mecz otwarty. I my, które się będzie wyglądało dużą przyjemnością. Rafał Dębiński, ekspert stacji Kanał Plus, był dzisiaj naszym gościem. Rafale, bardzo dziękujemy ci za twoje opinie, no i życzymy udanej podróży i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Program sponsoruje marka Smilesonic, producent oficjalnej szczoteczki sonicznej do zębów, piłkarzy Pogoni Szczecin. Pogoń FM. W drodze do Europy w radiu Super FM. Super FM. Powoli kończymy 39. wydanie audycji Pogoń FM w drodze do Europy. Nim porozmawiamy o meczu z Górnikiem Zabrze, meczu wyjazdowym, który przed nami w najbliższą niedzielę, to na jeden aspekt chciałem zwrócić uwagę. Narzekaliśmy bardzo często, Pogoń wygrywa po 1-0, często remisuje 1-1, dużo bramek nie strzela, ale po ostatnich wyczynach ofensywnych portowców, jeśli chodzi o strzelone bramki, tylko Lech Poznań ma więcej strzelonych goli w Ekstraklasie, czyli 34, a my i Lechia Gdańsk mamy po strzelone 32 gole. Tak, zwłaszcza ta druga część jesieni jest dla nas bardzo obfita w gole. No, strzeliliśmy 4 gole Stali Mielec, 4 gole Górnikowi Łęczna, 4 gole Jagiellonii, 3 gole Brukbetowi, 5 goli Lechii. No, to są wyniki, które naprawdę robią wrażenie i oby w tych kolejnych dwóch meczach, które pozostały nam do rozegrania w tym roku, nie było gorzej, bo fajnie byłoby zakończyć granie w tym roku dwoma zwycięstwami i taką fenomenalną serią kilku kolejnych z rzędu zwycięstw. I cały czas siedzenia gdzieś na ogonie, albo może nawet wyprzedzenie Lecha Poznań. Pamiętam pierwsze spotkanie z Górnikiem Zabrze, które Pogoń wygrała pewnie w Szczecinie. Dla mnie na tamten czas Górnik Zabrze był kandydatem do spadku, bo byli bardzo słabi w Szczecinie, ale widać, że trener Jan Urban to wszystko poukładał. To już nie będzie taki sam Górnik jak w pierwszej rundzie. I widać, że tutaj postać Łukasza Podolskiego jest postacią niezwykle ważną w tym zespole. Pamiętam, jak wtedy emocjonowaliśmy się tym, czy Podolski przyjedzie do Szczecina i zadebiutuje w barwach Górnika na stadionie Pogoni, czy też nie. Ostatecznie tak się nie stało. No widać było, że Podolski też potrzebuje czasu, aby wejść na odpowiedni poziom i dać coś więcej tej drużynie niż samo przebywanie na boisku. No tak to też wyglądało w przypadku Kamila Grosickiego. Właśnie rozmawialiśmy z Rafałem Dębińskim o tym, że będzie to mecz, w którym naprzeciw siebie staną tak uznane nazwiska dla polskiej piłki, no bo Łukasza też trzeba rozpatrywać pod kątem gdzieś tam polskiej piłki, odcisną na niej jakieś swoje piętno, strzelając nam gole na Mistrzostwach Świata. Będzie to naprawdę ciekawy mecz. Obie drużyny w tej chwili prezentują się bardzo dobrze. Górnik wygrywa. Górnik też strzela sporo bramek. Jest już na 7 miejscu w tabeli, tak. Tak, strzela sporo bramek. Spora w tym zasługa Podolskiego. Zablokował się trochę Jimenez, ale mam nadzieję, że nie odblokuje się do niedzielnego meczu z Dumą Pomorza. No jadę do Zabrza, jadę tam z dużymi nadziejami. Ostatni wyjazd w tym roku i wierzę, że z tą dużą grupą kibiców, którzy udadzą się za Pogonią Szczecin do Zabrza, uda nam się osiągnąć naprawdę fajny i pozytywny rezultat.
przed nami mecz z Górnikiem Zabrze już w najbliższą niedzielę o godzinie 17.30. Trzymamy kciuki za Portowców. No i co? Oby ta seria trwała. Oby trwała, obyśmy zdobyli kolejne 3 punkty i mogli spotkać się za tydzień tutaj w tym studiu w tak dobrych nastrojach jak dzisiaj. Przed ostatnim meczem w sezonie, czyli spotkaniem z Wartą Poznań, która aktualnie zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Swoją drogą ciekawa sytuacja. 4 ostatnie drużyny po 12 punktów w tabeli, w tym Legia. No cóż, ciekawa zima nas czeka. Tak jest. Daniel Trzepacz, Pogoń Sportnet i Super FM. Dziękuję, dobranoc. I Sebastian Roszkowski, Super FM. Kłaniamy się nisko, dziękujemy za czas wspólnie dziś spędzony. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Radio Super FM i Pogoń Sportnet.pl z dumą zapraszają na program Pogoń FM w drodze do Europy. W każdy wtorek po 19 na antenie Radia Super FM. Ciekawi goście, wspomnienia i analizy. Zapraszają Daniel Trzepacz i Sebastian Roszkowski.